Siema, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Delver. Witam was, witam po tygodniowej mojej nieobecności na tubach. Czemuż tak się stało? A stało się tak, ponieważ chory ja byłem i tak mnie ścięło w ten weekend w sumie, z który wrzuciłem ostatni film mój przed tym. I mnie tak ścięło, że kolejny tydzień chciałem wyzdrowieć i się tak stało, że gdzieś wyzdrowiałem niedawno. Ale jeszcze kaszlałem, to myślałem, a posiedzę trochę dni i was nie będę męczyć takim kaszlem mocnym. Teraz też mi się zdarza kaszleć, a już troszeczkę mniej. No i tak wypadło przez to, że film się pojawia dopiero we wtorek. Ale już mam od dzisiaj nadzieję, że będziemy wszystko nagrywać tak jak było w moim harmonogramie wcześniejszym, więc już będzie okej. Okej, gramy znowu w Delver. W poprzednim odcinku zginęliśmy, więc teraz odrodziłem się z jakimiś monetami, nie? Więc możemy sobie coś kupić ładnego, tylko nie wiem za bardzo co coś robi. A pieniędzy mam ile? Ile mam hajsu? W sumie najpierw sprawdźmy sobie hajsy. 261. Mógłbym zaszaleć i kupić skill in a jar, który nie wiem do końca co mi da. Albo mogę jewel shortsword kupić i to też będzie w cholerę duży upgrade, więc chyba pójdę może jednak w to na razie. 10 strzał oleje. Kupmy sobie tego short sworda. Zobaczmy co on daje. O tak, okej. Okay. To jest dużo, to jest sporo. Aha, i ma od razu truciznę ekwipunku, super. Super, może mnie zabije. Dobra, dobrze, że odpaliłem ją teraz, a nie w jakimś tam momencie złym. No to co, tego nie potrzebujemy. Świeczkę sobie będę na razie nosić ze sobą. Okej, okay, to sobie przełączę. Żarcie gdzieś tu, strzał nie potrzebuje. Okej. Okay. Chodź mieczu. No to chyba jednak muszę też jabłko włączyć od razu. No to co, jak w ostatnim razie nie udało zebrać tej kulki, to mam nadzieję, że teraz się uda cokolwiek zrobić. Dobra, pójdź piwko jest, więc coś co... Okej, okay, jest jabłuszko, spoko. Tankar to jest chyba puste, ten kufel. Więc już jakieś już są poizonki, raczej poizonki, potionki. Na sam początek, mech, po co mi takie gówno? Nie potrzebuję tego gówna, więc nawet jeżeli podniosłem tę truciznę, zjadłem, to mogę bezproblemowo się teraz leczyć. Dobra, zobaczmy, czy coś tu się niedobrego kryje, więc znowu musimy iść przez cały pieprzony dungeon z samego końca, żeby podnieść kulę i z nią wrócić. Okej, okay, magic health. Jak wcześniej, to polecimy sobie w health na początek, ponieważ zdrowie się szybko zużywa. Bez upgrade'owania, pęcy, od razu jakieś gacie, dostałem? Nie, no spoko. Początek mi się podoba, początek rewelacyjny. Dobra, itemki, jakaś notatka, co tu piszą dla mnie? Expedition Supply. 5 crates of salted pork, 6 bottles of trail bread and 4 cases of barrel. Te itemy, które są wypisane, powinny kuźwa leżeć na ziemi i powinienem móc je podnieść. Ej! Ej, kufrze. Czy to się da otworzyć? Ej! Bo to jest chyba to, o czym to pisało, nie? To jak ja mam to otworzyć przecież? Cóż, to nie ma żadnego tutaj... żadnego zamka, no... teksturka jest taka, jakby się nie dało rozwalić. Nie no... Zasmucicie mnie. Może wyżarli wszystko, kuźwa zostali wili samą skrzynię metalową. No nieważne, na pewno jej nie mogę w żaden sposób otworzyć. Chyba, że nie wiem jak. Jest taka szansa. To może być całkiem prawdopodobne, no ale dobra, na razie olewamy. To mi nic nie daje. Dobra, łazimy sobie dalej. Jakieś drzwiczki. O, kolce. Kuźwa ustawione jak cholera, niedobrym miejscu bardzo. No ale na szczęście zauważyłem to w dobrym momencie. I tu już się wyłania jeden przeciwnik. Bum! Go poroił. A diabnął mnie niestety. Myślałem, że mi nie diabnie. Start lighting the torches as we go. Exploring will be easier. If we can see without these lanterns and we can keep track. Aha, odpalecie torcze. Ej, da się podpalać pochodnie? W sumie są sami czas... cały czas podpalone pochodnie, więc chyba... chyba nie. Dobra, łuk se przestawię, to mi się nie poszyda, wypieprzać. Mam teraz łuk, mogę szczyloć jak Robin Hood z łuku. Ok,
czarnuszki. Dobra, czarnuch się tutaj wycofuje, to możemy go zesnajpić, co? Pych. Bęk, pięknie, dobra, nic nie dał, a nie, dał 2 golda, ładnie, 2 goldy, zawsze to coś. Chociaż w sumie chyba nie planuję więcej grać tego Delvera, jeżeli teraz zdechniemy, chyba? Chyba nie. Znaczy, gra jest fajna, gra mi się to całkiem dobrze, ale tak jak wcześniej, kuźwa, nie wiedziałem... What? Chuj tu chodzi. Dobra, zaraz zobaczymy. Tak jak wcześniej nie wiedziałem, co mam nagrywać, to teraz mam tyle gier, które chciałbym ograć i zrobić z tego filmy, że normalnie aż 2. Aha, to sobie tego strzela. Nie, no spoko. Jakąś skrzynkę, beczkę, nic tu nie ma. O, jakaś różka, coś tu sobie zdechnął. Okej, co bym chciał ograć? Na razie gramy Delvera, nie? Myślę, że Delvera chciałbym was trochę pomęczyć, bo grę kupiłem w sumie stricte pod Let's Play'e, tak to bym w niej nie kupił, więc chciałbym sobie trochę ponagrywać i powyciągać pieniędzy trochę z tego, że to kupiłem tylko na filmy, więc trochę chciałbym nagrać, nie? No logiczne, że nie będę marnować tyle hajsu bez przesłady. Jeszcze takich zarobków z YouTube nie mam, woluję, żeby móc kupować 500 gier bez sensu, żeby nagrać z nich 4 odcinki, no. Co tu jest? Dobra, na razie nie. Poszukajmy sobie parter. Ej, w ogóle wolno mi to jakoś idzie. Nie znalazłem jeszcze wyjścia. Dobra, oprócz tego, że nagrywamy teraz z tego Delvera. Broken, nie. To jest shortbowa. Bo jest niezepsuty. O, ty cwelu. Czarny! Czarnuszku. A tak jednak sobie weźmiemy. Myślę, żeby agility nie upgrade'ować, bo nie upgrade'owałem agility w ogóle. To jest właśnie mój kaszelek, niestety, widzicie. Nie, jeszcze się daje we znaki. Dobra, co chcę nagrywać? Oprócz Delvera, to jest zajebistą grę, która też jest dungeon crawlerem, czyli też taki typ tego Delvera, nie? Takie łażenie po dungeonach, ale jest zajebista, zajebista grafika, zajebiste mechaniki z tego, co widziałem. W ogóle ten dungeon się tak bardzo lepiej generuje niż poprzednio. Kuźwa, jest tu dużo fajnych smaczków. Ej, jakieś mięso. Oj, uluju. Gdzie ja trafiłem, kuźwa? Czy za każdym razem, jak ja zdechnę, to się generuje lepsze? Ja zdech szybko. Dobra, może powiem w końcu tytuł tej gry. O kuźwa, tu jest jakiś murzyn. Gra nazywa się Ziggurat. Nie wiem, czy ktoś z was ją kojarzy, możecie mi napisać w komentarzu, co sądzicie o tej grze, czy oglądaliście ją u kogoś. Ale jak widziałem kuźwa trailera, to patrzę, no zajebista. No to myślę, co? Na Humble Bundle przecena, nie? Bo przez to na to trafiłem w ogóle. No to co? To biorę. No to biorę. Akurat była w Humble Store przecena, więc się przez grało. No i kupiłem, no i według mnie to całkiem dobra gra może być. Warta swojej ceny i warta ogrania. Mam nadzieję, że za niedługo się tego przekonamy. O tym, czy to jest dobra gra. No wygląda, że dobra. Coś bym tu musiał rzucić. O, jest czaszka, spoko. A kolejna gra, to jej nie mam, ale też jest zajebista. Tego ma teleporter. Spoko, to mogę sobie nawet wejść. Gdzie mnie wytelepie? No, dawaj. Ale uaktywni się. Gra... Ej, to mnie tu w tym samym miejscu wrzuciło. No, nieważne. Gra ta, którą ewentualnie też chciałbym nagrać, nazywa się... Jak to się nazywało? Titan Souls. Na czym to polega? No, że w wielkim skrócie wam powiem, że chodzi się... Szuka się bossów, bo to generalnie samymi bossami się walczy w tej grze. O, zombiak z Minecrafta. Szuka się bossów, jak już znajdzie bossa się, to trzeba go pokonać, nie? Ale cały trik jest taki, że bossa niszczymy na jednego strzała. Ale trzeba znaleźć jego słaby punkt. Każdy ma inny słaby punkt, więc na tym polega cała zabawa, żeby znaleźć słaby punkt naszych przeciwników i potem iść, wystrzelić mu tam jedną strzałę. No i co? No i wygrać z tym bossem, więc też genialny według mnie pomysł na grę. No i co? Też chyba warto było się zainteresować tym tytułem. Okej, okay, Warren coś tam, a tu jest Get Warren Buckler. Dobra, może mi się to przyda. No co, no mam 2 gierki jeszcze poza tym Delverem, w które chciałbym grać. Prawdopodobnie Ziggurat będzie pierwszy, ponieważ mam już go kupionego. A tego Titan Soulsa ogramy sobie tam
Może po tym ziguracie, może nie wiem, w międzyczasie, może na jakiegoś live'a. Bo w sumie też jak robiłem na jednego live'a, to nawet mi się spodobało i może chciałbym uluju robić tego więcej. Ale na razie nie wiem, jakby kiedy. Musiałbym sobie jakiś schedule zrobić czy coś. Jakiś plan. Kto tu na mnie krzyczy? O kurde. Aś ty sprytny, chodź tu. Mam takiego mocnego miecza, że możesz mi poszczać. Kuźwa, tu coś jest, a tego nie podniosłem. Nie, nie było mnie tutaj w sumie. Ej. No i słyszycie, kurde, trochę gadam trochę, ale chrypka już mnie... O, w ci świelu. Chrypka już mnie bierze. Dobra, sprawdzamy potki. Restoration, zajebiście. Czyli full heal, tych potek chciałem mieć najwięcej. I w sumie może trochę oszczędniej będę podchodzić do tego. Ponieważ jak wracałem z tamtym tym... Ej, źle idę. Jeszcze jak wracałem z tym orbem, to mi brakło potionów, nie? O kuźwa! Ale to jest masakra, te kulki. Nie miałem ich wcześniej, niedobre są. Ej, no co to jest za layout tego dungeonu? Ja pierdolę, muszę wrócić na sam początek. Ej, patrzcie, my tutaj już błądzimy 11 minut. Błądzimy 11 minut po pierwszym poziomie. Jak to możliwe? Tędy? Tędy, tak. Dołem muszę przejść. Kuźwa, coś tu strzeliło znowu. A tu jest, kuźwa, strzelacz tych... Ej, pełno ich jest teraz, no ja pierniczę. Bo jakiś chyba to jest inny styl tego dungeonu. Jak za pierwszym razem mi się wygenerował jakiś taki podstawowy, to ten już jest jakiś taki rozbudowany mocno. No a to jest pierwszy poziom, chyba zaczynamy od całego początku, nie od jakiegoś. Ale wygląda epicko według mnie, ten. Jest trudniejszy, ale zajebisty. Opłaca się, takie worth it. Jeszcze dużo znajdzie, jak tutaj podnosiłem, więc... Jestem uradowany. Jeszcze trochę więcej zdrowia by się przydało, no ale... Jeszcze trochę więcej potek, o. Chodź tu, kuźwa, tyś taki szarże napierniczasz. Jeszcze ty niedobry. Te gacie są useless, zużyte jakieś. Śmierdzące, nie chcę mi. Kuźwa, dziwnie gadam. Dziwny głos i dziwne rzeczy. O ja! Chyba styl pójdziemy w Helta. Na razie nie używam w ogóle magii. Może teraz nie pójdziemy w magię, tylko pójdziemy w agility, jak coś. Co z tym zrobić? Strzelić. O kuźwa. Czy to jest lustro, które coś... Ej, Dodge jest! Jaka zajebista gra! Ej, Dodge jest! To leci na miniaturkę. Idź z tą kryską. Muszę lepsze ujęcie mieć. Hamulce, chyba ta kreska już nie zniknie. Nie, dobra, muszę z tamtego ujęcia coś zrobić. Zajebiste, dojdzie na miniaturkę, nie ma woła w ogóle. Dołcz, dołcz. PSL nasz polski. Ale dołcz tak naprawdę. Okej, okay, jest latarka, ale chyba, jak mówiłem, bardziej klimatyczna jest świeczka. Dobra, muszę to wyrzucać, to biorę to też. Tu się zamknę, żeby się nie pogubić. No. Zamykaj się. Ła, dobrze. Hello. O, ty suko. O, ty suko, nie. Teraz tu jest więcej, a ty skacząca zdziro. Okej. Okay. To mi pasuje. Więcej obrony nigdy... Nigdy nie zaszkodzi. No i mamy wyjście. Okej, okay, Warren Lightning, coś tam, ale jeszcze się przejdę tu, bo tu mamy... Piwsko. Które będzie regenerować na chapce i jeszcze jedną różdżkę, jakby coś... Różdżę sporo, jeszcze żadnej nie użyłem, nie? Czyli raz strzeliłem w mirrora. Czy w obraz, no nie wiem. No to co, jeszcze jedno pięterko, 15 minut już tutaj lecimy. No długo, długo. Tu nie zajdę, nie. Jest tylko kratki dziwne. Spoko. Drzwiczki są i coś tu ciemno, w cholerę. Ciemno. Ej, ale ładnie tu jest, naprawdę. Mi się tutaj podoba. Zdecydowanie lepszy dungeon niż tamten. Pięknie tu jest, cudownie. Jakbym budował w Minecrafcie domki, to tak by wyglądały właśnie. Ej, wskoczyłem tu, lol. Mogę sufit trafić? Nie mogę. No nic. A, nic tu, nikt tu nic nie żre. Nie opieprzą mnie, bo to jakieś miski są na stole. O ja. Ach, bym już wszedł w to, nie? Jasne. Ach, teleporter.
No dobra. Musimy wziąć czaszkę i aktywować to. Zamykaj tu. Zamykaj, tu muszę już zamknąć. Tego się rozwalić nie da, nie? Fuck you. Ej, może się da. Coraz wyższy dźwięk jest? Nie, dobra, jednak. Może mi się uda tak rzucić. A, ale to się tyle... Jolo. Dobra, muszę zapomnieć, muszę w to ciepnąć i muszę potem lecieć. Szybko. Żeby mnie też nie teleportło, bo to znika, nie? Ja się teleportuję, logiczne. Och, ej, zajebiście tu wygląda, naprawdę. Naprawdę muszę przyznać, że ten teraz RNGzus się zlitował nade mną. Taki ładny dungeon. Jeśli mi powiedzcie, że tu mogę spać i odrabiać sobie życie. No nie mogę. Aż sobie czaszkę wezmę nawet. Jakbym potrzebował... No rzucić tu, ale chyba nie potrzebuję jednak. Ej, naprawdę mój głos teraz brzmi jak kopa. Taki zużyty. Zużyty głos. O, czaszko. Bułop, co to robi? To chyba spowalnia, nie? Przynajmniej wygląda, jakby miał spowalniać, to możliwe. W sumie po co aktywuję te wszystkie płytki? Jak nic dobrego z nich nie ma. Mogę tu je omijać, jak nie muszę w nie wchodzić. Co ja robię? Dobra, złocimy sobie tędy. Może coś tu będzie ładnego. Okej. Okay. Jakiś druid z różdżką. Dobra, przełożmy się w tryb druida. No pierdolamy. No skąd? O ty suko. O ty suko. Jak się schowała szmata. A tam jest więcej tych ryb strzelających niedobrych. A tu w ogóle jest jakiś bajoro. Bajoro z Woodstocku, no ale nic nie ma. No dobra. Okej, to może być sensowne. 3 minus 1, 3... To jednak jest bez sensu. Słyszę tutaj Batmana. No ale jakoś go nie widzę. Mogło mi się wydawać. Notatka. Ej, w sumie jak to odpalę? No, odpal to. Jak wezmę notatkę, to się spauzuje gra, czy nie? Muszę sprawdzić. We found some in the library, but the intact books are written in something that looks like old hand translation. Okej. Okay. Odpal. Odpal, bo muszę tam wejść. A w sumie mogę. A tu jest Batman, dobra. Ło kuźwa! Ale broken, nie. 6-12, no zdecydowanie 2-8 to już miał gówno. Mój miecz jest aktualnie najlepszy. Nie ma co się z tym nie zgodzić. Okej, okay, kolejne zamknięte drzwiczki takie. Znaczy zamknięte drzwiczki, no. Ukryte przejście mi chodziło. Co to za tombstone? Ja tu nie umarłem. Ktoś tu był przede mną. O kuźwa, co to jest? Kolumna, no okej. Okay. Dużo właśnie dekoracyjnych obiektów jest teraz podczas tego podejścia, których nie było wcześniej. To ciekawi mnie, jak teraz będą wygnać kolejne piętra. O kurwa. O ty szmat, o też coś słyszałem. O czarny. Czarny. Nie. Nie, wal się. Wal się. O! Coś samo zdechło. Dobra, idźmy w agility, tak jak mówiłem. Wal się. Chodźcie tu, chodźcie, chodź tu. Ja wiem, że ty byś podszedł. O, w coś wlazło. O ty geju. Ty ruda szmato, dobra. Dobra, czyli nie zamykaj za sobą tak drzwi tak szybko. Dobrze, na tym skończę. Okej, okay, wybuchający potek. Batman nie trafił we mnie, ja też w niego nie trafiłem. BUM! Ci fuja pe! Dużo ich tu teraz idzie, no nie. Nie podoba mi się to. Ej, szybko to mógł się ten naciąga w ogóle, lol. Lol. 4 gold. Strzała ci poleciała w dupsko. Tu nic nie ma, tu jest płytka, której nie chcę klikać. Aha, tu jest chyba tym czarnym, co spowalnia. No ale tu jest ładny pokoik drewniany, co tu jest? Hip. O, kuźwa. Elfie, i stąd. Piwsko. Dla pijaków paskudnych. Notatki nie potrzebuję.
Amulet, Speed plus 2. No fajnie, no fajnie. To mogę sprawdzać to. Magic Shield, Iron Skin i You Feel Better. No to chyba nie ma aż takich złych potek, oprócz tej pierwszej trucizny. O, ty cwelu, zobacz co to jest. YOLO! Dobra, aktywuj się jeszcze raz tam. Ach, miał wybuchnąć znowu. Zdążę! Okej, zdążyłem. Jak się przebiegnie, to się przejdzie szybko. I się nie dostanie damage, pasuje mi to. Jak najbardziej. Głosie, pozwól mi jeszcze trochę pogadać do was. O! Słyszałem coś. To nie było coś, co chciałbym usłyszeć. O ty! Na dwa baty mnie biorą. Patrzcie, o, jak mnie chciała zaskoczyć. Hej, na szczęście mój miecz jest dłuższy. Kuźwa młot. Pierdolne, to umrze. Dark Potion, ej, używałem Dark Potiona przed chwilą. Arcane, Resist Magic, okej. Warren Buckler. Jedna ochrona więcej. Chyba się nie opłaca spowalniać do takiej małej ochrony, przynajmniej w tym etapie gry, takim tym... No nie wiem. Red Potion też używałem. You Feel Better, no właśnie. Co to znaczy You Feel Better? Ej, nie, w ogóle... Użyłem tego, nie? A gra mi tego nie, jakby nie zapisała. I znowu musiałem użyć i dalej miałem wykrzykniki, znaczy pytajniki. Pewnie znowu będę miał pytajniki, jak to podniosę. No i o co chodzi? Czyli znowu poszedłem źle. Zero charges. Aha, tutaj była ta pamiętna akcja, jak dostałem w mordkę. A, tu jest przejście. Pyk. I gdzie? Tutaj? Mam iść? No tak. I tu jest odnoga jedna. No tak, jasne. No oczywiście znowu wszystko obejdę. Poszedłem w tamtą stronę. Pomyślałem, że tam będzie wyjście. No a wyjście będzie tutaj. No dobra, połazimy sobie trochę dłużej. No niech wam będzie. Będziecie mieć... O kuźwa, dobra. Może trochę dłuższy odcinek? Może. I tak to ująć. Bajoro! Wokół Bajora nic nie ma. O kuźwa, tych kolców nie widziałem. Ale się w niedobrym miejscu ustawiły, naprawdę. Okej. Was dwóch. No znowu jest ten pieprzony czerwony potek z pytajnikami. Wal się, czarnuchu. Wypieprzaj. Attack, defense i health. Health. W sumie defense byłby lepszy na tym. Na ten upgrade tak mi się coś wydaje, no ale już tak klepnąłem. Healtha. Walić to? Nic z tym nie zrobię. Kuźwa, znowu omijam cały poziom. Nie no, nie dam... Nie odpuszczę. Jest tak ładnie zaprojektowane, że muszę przez to przejść. No dobra, też się tu wychodzi jednak. Myślę, że będzie dalej te drewniane pokoiki. O ty suko. Ty szmaciarzu. No jak spierdala. Ej, no patrzcie go. Ej, kuźwa, jak zdupczył. O, ja dupczyk. Idź. Idź, Żydzie. Wal się, dobra. Zdechł. O, 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 sztorm. Sztorm łąd jest dobry. Patrzcie, 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 jak mu zasadzimy. Patrzcie, jakiego mu zapa zasadzimy. Brrrr. Ej, zajebiście, jak go wyrzucę do tyłu w ogóle, lol. Lol, dawaj mi tych więcej. Purple potion, tego nie używałem. It burns. No tak, poison musi być. No dobra, napijemy się też piwska. To zniweluje troszeczkę. Troszkę efekt trucizny zniweluje. No i mamy coś, co mi daje 3 ochrony, a nie jeden, spoko. Dobra, póki mam restore health, to zejdę szybko w dół. No to tak. No to tu sobie zakończymy, nie? Dzisiaj był Denver, jutro rzucę Isaaca, mam nadzieję. Nie no, powinno mi się udać to jeszcze nagrać, to tak, to jutro będzie Isaac, nie? Bo dzisiaj jest wtorek według tego nagrywania.
No, powinien być. Okej. To tyle. Dzięki za oglądanie. Zapraszam Was do kolejnych moich filmów. Cześć.